Nie udało się piłkarzom Łady Biłgoraj odnieść pierwszego w tej rundzie zwycięstwa przed własną publicznością. Podopieczni Bartłomieja Kowalika nie sprostali niżej notowanym Orlętom Łuków, ulegając 0-1. Pierwsze minuty należały do gości, którzy stworzyli sobie dwie groźne okazje bramkowe. W 11 minucie zawodnik Orląt znalazł się w sytuacji sam na sam z Łukaszem Szawarą, ale minimalnie się pomylił. W 17 minucie padł gol dla przyjezdnych. Napastnik tej drużyny otrzymał dokładne podanie, a potem wykiwał defensywę Łady i skierował piłkę do bramki. Po utracie gola piłkarze Łady odważniej przystąpili do ataku. Cóż jednak z tego, skoro nie udało im się skutecznie wykończyć żadnej ze skonstruowanych przez siebie akcji ofensywnych. W tej sytuacji Janusz Birut najpierw dobrze rozpoczął atak, a później otrzymał piłkę od Pawła Nawrockiego. Niestety nie trafił do bramki. W 29 minucie powinno być 1-1. Michał Skubis skutecznie powalczył o piłkę, potem oszukał całą defensywę gości. Niestety trafił w słupek. Niedługo potem na bezpośredni strzał z rzutu wolnego zdecydował się Mirosław Poliwka. Piłka minęła jednak światło bramki. Po kolejnym stałym fragmencie gry z piłki wybitej przed pole karne pożytek próbował zrobić Michał Skubis, ale znów nie udało mu się trafić do siatki. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem gości. W drugiej odsłonie kibice spodziewali się szybkiej zmiany rezultatu. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Orlęta cofnęły się do obrony, szukając swoich szans w kontrataku. Łada próbowała konstruować akcje ofensywne, ale w każdej z nich brakowało wykończenia. Mecz zakończył się więc wynikiem 0-1, za sprawą którego Orlęta opuściły strefę spadkową i wskoczyły na 10. pozycję. Łada jest w tej chwili 11. No bardzo szkoda tej przegranej, bo z tego co pamiętam, a ja chyba najlepiej pamiętam, że jeden strzał w bramkę mieliśmy tych sytuacji kilka, no ale nie udało się ich wykorzystać. Przed piłkarzami Łady teraz mecze z Wiktorią Żmudź i Kłosem Chełm, drużynami, które z pewnością są w zasięgu naszego zespołu. Odmłodzona drużyna zapowiada walkę o punkty, ale po rewolucji kadrowej nasz zespół nie jest już tak silny jak w poprzednim sezonie. Myślę, że każdy punkt w tej rundzie będzie naprawdę na wagę złota. Walczymy o każdy punkt, tak jak widać, wychodzimy chłopakami 2002-2001 rocznik, na zmianę wchodzą tak samo młodzi chłopcy, którzy dopiero wchodzą do czwartej ligi, no i wiadomo, odeszło od nas 6 czy tam 7 bardzo doświadczonych zawodników, którzy naprawdę dawali dużo tej drużynie, ale musimy sobie radzić w tej rundzie. Tak jak mówię, każdy punkt będzie naprawdę na wagę złota. Dla bramkarza Łukasza Szawary mecz z Orlętami Łuków był 101. spotkaniem rozegranym w barwach Łady. Mogło być więcej do tej pory, 6 sezonów, także myślę, że 100 występów to taka przyzwoita liczba, jak na 6 sezonów. Ale bardzo fajnie, że jest się tam u góry w zawodnikach, którzy występowali w Ładzie od reorganizacji właśnie Łady Biłgoraj. Najbliższy mecz przed własną publicznością Łada rozegra w niedzielę 30 września o godzinie 16. Rywalem biało-niebieskich będzie Lewart Lubartów. Przez całe wakacje w sali klubowej Biłgorajskiego Centrum Kultury rozgrywany był 20. jubileuszowy wakacyjny maraton szachowy o puchar dyrektora BCK. W grach uczestniczyli przede wszystkim młodzi zawodnicy Biłgorajskiej Szkółki Szachowej. To było 10 turniejów takich etapów, z tym, że 6 najlepszych wyników liczyło się do końcowej klasyfikacji. Niektórzy też tam opuszczali, żeby gdzieś tam wyjechać, skorzystać trochę z wakacji. Także, tak, ale w każdym razie przez całe wakacje, począwszy od końca czerwca, no, tak dokładnie po prostu, można to nazwać, znaczy ja powiedziałem, że to się nazywa maraton szachowy, ale to można śmiało powiedzieć, że to były wakacje z szachami. Wyniki osiągane przez uczestników zmagań były sumowane, a łączne osiągnięcia poszczególnych szachistów przełożyły się na ich końcowe rezultaty. W czwartek odbyło się podsumowanie 20. maratonu szachowego. Najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci atrakcyjnych książek szachowych. Nagrody wręczał sekretarz miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik. Chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że sekcja szachowa przy Biłgorajskim Centrum Kultury, którą prowadzi pan mistrz, można powiedzieć, senior, pierwsza kategoria szachowa, Albin Jaworski, który ma na wielu turniejach naszych, tutaj ogólnokrajowych, chyba i zagranicznych grywał.
Również tu Jurek Strzałka, którzy, czy Dariusz Wróbel są wzorem dla młodzieży i od nich się właśnie można dużo nauczyć. Widać postępy, jakie młodzież czyni. I również na ręce trenera Artura Kimaka chciałem również podziękować, na ręce pana kierownika sekcji Albina Jaworskiego, że ćwiczy. No ale że ćwiczy młodych, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie tylko zapał młodych, ale proszę państwa, rodzice, którzy zezwalają i wspomagają swoich, bo widzą tutaj ten rozwój dziecka. Zwycięzcą tegorocznego wakacyjnego maratonu szachowego został Jakub Rutkowski. Na drugiej pozycji uplasowała się jego siostra Julia Rutkowski, a trzecie miejsce zajął uznany za rewelację turniejów zaledwie 8-letni Michał Sudoł. Jak podkreślał organizator maratonu, Albin Jaworski, turnieje organizowane są po to, by dać możliwość rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności przez najmłodszych adeptów szachów. Celem głównym to jest to, żeby podnieść poziom, bo do tej szkółki ona pęka, tak kolokwialnie mówiąc, w szwach. Po prostu coraz są zgłoszenia i nie sposób tam, żeby można było wiele nauczyć. Także po prostu tutaj jakby był taki ciąg, dalszy ciąg, następny etap. No właściwie w grze najwięcej można się nauczyć, doświadczyć. No i drugi cel to jest taki, żeby ci, bo to są przecież nasi reprezentanci, żeby oni po prostu uzyskiwali lepsze wyniki na zewnątrz sekcji. Przy okazji uroczystego podsumowania wakacyjnego maratonu szachowego wręczono również nagrody zwycięzcom 27. biłgarajskiego turnieju w szachach błyskawicznych. Pierwsze miejsce w tych zawodach zajął Dariusz Wróbel, na drugiej pozycji uplasował się Jerzy Strzałka. W kategorii do lat 18 pierwsze miejsce zajął Hubert Mucha, a w kategorii do lat 16 jego brat Konrad. Są 30-kilkuosobową grupą, której pasją jest kolarstwo. Mówią o nich miotki, a gdy pojawiają się na zawodach, rywale wiedzą już, że nie będzie łatwo. Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy Miód Kozacki działa od ponad 15 lat i kontynuuje bogate tradycje kolarskie w naszym mieście. Zawodnicy amatorskiego klubu BSK rywalizują zarówno w kolarstwie szosowym, jak i MTB i odnoszą niemałe sukcesy. Mistrzostwa amatorskie właśnie Europy czy puchary świata amatorów, na których nasi zawodnicy zajmowali miejsca w pierwszej trójce. Wyjazdy na amatorskie mistrzostwa świata. No wiele tytułów mistrza czy wicemistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. Żeby móc stawać do rywalizacji z najlepszymi, kolarze BSK Miód Kozacki regularnie trenują, nie zważając na pogodę i inne przeciwności. W ich wypadku jazda na rowerze to nie tylko przyjemność i sposób na spędzenie wolnego czasu. To ciężka praca i wyrzeczenia, które prowadzą do sukcesu. Chciałem się rozwijać i szukałem czegoś więcej niż rekreacja, mówi Marek Bury, który do biłgorajskiej grupy dołączył niespełna 3 lata temu. Zawsze jeździłem rowerem, znaczy zawsze, no odkąd tam już dzieci były troszkę więcej podchowane, już znalazłem więcej czasu, to jeździłem rowerem. Przez przypadek kiedyś spotkałem kolegę, który też jeździł, on mówi: słuchaj, jeździsz rowerem, przyjedź do nas na trening, spotkamy się, poznasz nowych ludzi, może ci się spodoba. I tak to się rozwinęło, jak do tej pory. Artur Kozak nie rozstaje się z rowerem już od wielu lat i jest jednym z najlepszych kolarzy BSK Miód Kozacki. Ostatnio mieliśmy okazję podziwiać jego finisz podczas wyścigu kolarskiego po ziemi biłgorajskiej. Artur stoczył wtedy pojedynek z innym zawodnikiem tej grupy, Radosławem Wasilewskim. Przyszło nam stoczyć taki braterski pojedynek. Wygrał tego dnia szybszy był Radek. No cóż, fajnie, że o najlepsze miejsca ścigaliśmy się między sobą. Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy było głównym organizatorem rozegranego 2 września wyścigu kolarskiego po ziemi biłgorajskiej. Impreza odbyła się już po raz 26 i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Był to najlepszy chyba dotychczas, jeśli chodzi o frekwencję i też sprzyjającą pogodę wyścig po ziemi biłgorajskiej, 26 już edycja. Mieliśmy frekwencję na poziomie 160 ponad osób, zarówno kolarek, jak i kolarzy, oczywiście w przewadze mężczyźni. Z całej Polski też były osoby z zagranicy, no i nasi zawodnicy z BSK Miód Kozacki
zajęli czołowe miejsca, także no, był to bardzo udany wyścig i był też szeroko jakby znany, już jest popularny w Polsce. Kolarze amatorzy z Biłgoraja, startując w zawodach, niejednokrotnie mają okazję spotykać utytułowanych profesjonalistów, takich jak Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski. Mamy możliwość kontaktu i spotkania się z najlepszymi kolarzami świata i takimi aktualnymi i byłymi legendami kolarstwa. Obecnie nasz główny sponsor, Pszczelarz Kozacki, współpracuje z wieloma kolarzami z czołówki światowej i byłymi zawodowcami, takimi jak Darek Baranowski czy Bartosz Huzarski. No, oni przyjeżdżają na wyścigi właśnie amatorów i sami też startują. Często zapraszają też w ramach promocji i reklamy takie gwiazdy jak Rafał Majka. Zresztą z Rafałem znamy się osobiście. Mieliśmy kontakt w mojej wcześniejszej karierze, także na takich wyścigach amatorskich jak przyjadą, no to każdy może z nimi porozmawiać i się przejechać. Sezon kolarski w pełni. Nasi kolarze stale przygotowują się do kolejnych startów, których w ich kalendarzu pozostało jeszcze kilka. Niestety niezbyt często możemy ich oglądać w walce o trofea, bo zawody, w których biorą udział, odbywają się w różnych częściach Polski. Nie trudno jednak spotkać zawodników z grupy BSK podczas imprez rekreacyjnych czy po prostu treningów. Jak przekonują członkowie stowarzyszenia, do klubu może dołączyć każdy, kto tylko czuje się na siłach podołania wyzwaniu. Zapraszamy wszystkich, i starszych, i młodszych, niezależnie od kondycji i wieku, ze szczerymi chęciami do jeżdżenia na rowerze, trenowania, spotykania się z ludźmi na treningach. Można wejść na nasz profil na Facebooku i zobaczyć, co robimy. BSK Miód Kozacki. A tak spotykamy się każdą niedzielę o 9 w porze letniej i o 10 w porze zimowej. Już z tej perspektywy jakiegoś czasu, kiedy ten sport uprawiasz, to była dobra decyzja? Jesteś zadowolony, że jednak podjąłeś wyzwanie? Znaczy, no ja nie żałuję. Po prostu jak ktoś lubi to robić, no to tylko jest taki krok naprzód, do przodu. Poznaje się nowe, że tak powiem, nowe aspekty tego kolarstwa. No bo wiadomo, jak się jeździ na początku, tak amatorsko, tylko tak troszeczkę się jeździ po lesie, zwiedza, jak ja to robiłem, no tu już jest, można, że tak powiem, się bardziej rozwinąć. No nie wszyscy to lubią, nie? Bo tu trzeba jednak lubić rywalizację, żeby startować, trenować i startować na zawodach. No ale jak ktoś to lubi, to jest to po prostu no, same dobre strony. Zbliża się kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, która w bieżącym roku odbywa się pod hasłem Przesiadaj się i jedź, Mix and Move. Tydzień ten zakończy Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. W piątek 21 września 2018 roku w Biłgoraju zorganizowany zostanie rowerowy przejazd ulicami miasta oraz piknik rekreacyjno-sportowy. Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapraszamy! Klub sportowy RWKS Sparta Biłgoraj zaprasza dziewczęta z rocznika 2003 i młodsze na zajęcia z piłki nożnej. W minionym sezonie RWKS Sparta Biłgoraj awansowała do półfinału międzywojewódzkich mistrzostw młodziczek. Tym samym drużyna piłkarska z Biłgoraja znalazła się wśród 16 najlepszych zespołów w kraju. W wojewódzkich mistrzostwach młodziczek Sparta Biłgoraj uplasowała się na drugim miejscu, ulegając jedynie mistrzowi Polski AZS PSW Biała Podlaska. Zawodniczki Sparty Biłgoraj biorą udział w meczach, konsultacjach i obozach kadry województwa lubelskiego. W minionym sezonie kadra województwa lubelskiego została sklasyfikowana na 5-6 miejscu w kraju w rywalizacji między kadrami wojewódzkimi. Piłkarki z Biłgoraja brały udział w obozach letniej i zimowej Akademii Młodych Orłów, organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Oprócz udziału w rozgrywkach ligowych, Sparta Biłgoraj występowała w turniejach organizowanych przez inne drużyny. Była również organizatorem takich turniejów, w których brały udział zespoły z wielu województw, a nawet z zagranicy. W obecnym sezonie zajęcia z piłki nożnej odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 16 na boisku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz w soboty o godzinie 10 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Biłgoraju. W imieniu klubu RWKS Sparta zapraszamy wszystkie dziewczęta na treningi piłki nożnej.